Cześć, ja jestem Seto, a dzisiaj chciałem Wam zaprezentować najnowszą konsolę od firmy Microsoft, czyli Xbox One X. W momencie, gdy na rynek weszły nowe generacje konsol, czyli Xbox One oraz PlayStation 4, gracze mogli poczuć się lekko zawiedzeni. Były znacznie wydajniejsze od swoich poprzedniczek, ale pozostawiały lekki niedosyt, jeżeli chodzi o poziom szczegółowości w grach. Po czasie otrzymujemy jeszcze lepsze PS4 Pro oraz prezentowany dzisiaj Xbox One X. Zacznijmy słowami, które wcale nie są przesadzone, ponieważ aktualnie Xbox One X jest najwydajniejszą na rynku konsolą do gier. Jest nawet o 40% wydajniejsza od swojego bezpośredniego konkurenta. Co o tym świadczy? Przekonacie się za chwilę sami. Ale zacznijmy tak jak przykazano, czyli co znajdziemy w samym pudełku. Jednak na pełny unboxing nie mamy czasu, więc w środku czeka na nas konsola, kabel zasilający, kabel HDMI oraz pad wraz z dołączonymi bateriami. Jak już jesteśmy przy padzie, to istnieją odwieczne spory, który pad jest lepszy, Xboxa czy PlayStation. Kwestia gustu i osobistych preferencji, którymi możecie pochwalić się w komentarzach. Ale o co mi chodzi? Rozwiązanie z bateriami wcale nie jest staromodne czy głupie, ponieważ każdy z Was doświadczył jednego zjawiska. Coraz krótszego działania czegoś, co posiada wbudowany akumulator. Sama konsola utrzymana jest w minimalistycznym stylu, raczej charakterystycznym dla Xboxa. Jest wymiarami zbliżona do Xboxa One S i na razie dostępna tylko w kolorze czarnym, na którym dość mocno widać wszelkiego rodzaju odciski palców, które mogą uprzykrzać życie pedantom. Z tyłu posiadamy standardowe złącza, takie jak zasilanie, wyjście HDMI, wejście HDMI, na przykład zewnętrznego dekodera telewizji cyfrowej, dwa złącza USB, złącze podczerwieni, wyjście optyczne audio oraz port sieciowy. Z przodu znajdziemy napęd optyczny, przycisk do wyjmowania płyt oraz czujnik podczerwieni, a także przycisk do włączania konsoli, parowania pada z konsolą oraz port USB. Trzeba zaznaczyć, że Xbox One X nie jest następcą istniejącej konsoli, a tylko jej kolejną, ulepszoną wersją. Co to oznacza? Że nie musimy obawiać się o kompatybilność gier. Każda gra wydana na Xbox One będzie również działała na Xbox One S, jak i na Xbox One X. Obsługa obu konsol jest praktycznie identyczna, więc osoba, która miała już do czynienia z tym oprogramowaniem, nie powinna mieć problemów, a dla nowych użytkowników wszystko będzie łatwe do opanowania. W takim razie co się zmieniło i dlaczego ktoś miałby inwestować w One X-a? Tak jak wspomniałem, nowa odsłona jest o wiele szybsza od poprzedniczki. Co za tym idzie? Ano to, że gry będą wyglądały lepiej. Ale czy wszystkie gry? Do tej pory zapowiedziano ponad 140 tytułów, które zostaną ulepszone odpowiednimi darmowymi aktualizacjami, by wyciągnęły prawdziwą moc z One X-a. W dniu premiery miało być ich dostępnych 70. Ale zapytacie ulepszenia? Do czego? Weźmy na przykład najnowszą Forza Motorsport 7. Po aktualizacji działa ona w 60 klatkach na sekundę natywnej rozdzielczości 4K, wszystkimi ustawieniami graficznymi z wersji PC na maksa i aktywnym HDR. W przypadku innych gier to zależy. Czasami rezygnują z rozdzielczości 4K na rzecz większej płynności, ostrości czy zakresu kolorów. Co pracuje na taką jakość? Wewnątrz znajduje się 12 GB pamięci RAM, szybszy dysk twardy o pojemności 1 TB oraz 8-rdzeniowy procesor 2,3 GHz. Wydajność tego sprzętu wynosi 6 teraflopów. Jest to w skrócie jednostka obliczeniowa komputera. Dla porównania, w przypadku PS4 Pro mamy 4,2 teraflopa, a w przypadku kart graficznych PC-towych GTX 1070 6,5 teraflopa i 1080 8,9 teraflopa. Czyli reasumując, Xbox One X kosztuje w tym momencie 2200 zł. W tej cenie posiadamy sprzęt, który w przypadku jakości rozgrywki może dorównać wysokiej klasy komputerom. Praktycznie tyle samo musimy dać za samą kartę graficzną GTX 1070. Oczywiście nie zapominajmy, że konsola nie tylko grami stoi. Posiada również wbudowany odtwarzacz Blu-ray 4K Ultra HD, a także aplikacje ze sklepu Microsoft na czele z Netflixem, Spotifyem, Showmaxem, YouTube'em czy Twitchem. Żeby jednak w pełni doświadczyć tej jakości, potrzebujemy odpowiedniego telewizora. Oczywiście najlepiej takiego, który obsługuje 4K UHD. Po podłączeniu najlepiej upewnić się w ustawieniach konsoli, że poprawnie rozpoznano wszystkie opcje, z których może skorzystać sprzęt. W zestawie, który dostałem, znajdował się również film Planet Earth 2. Zastanawiałem się, po co mi film, jak tak naprawdę mnie interesują tylko gry, ale zdecydowałem się go włączyć. Wyrazistość obrazu, szczegółowość i wykorzystanie HDR zrobiło niemałe wrażenie.
Niestety w przypadku gier, jak i filmu, nie jesteśmy w stanie oddać Wam identycznej, rzeczywistej jakości przez kompresję materiałów na YouTube. Jednak wróćmy na ziemię. Co gdy nie posiadamy aż tak zaawansowanego telewizora, a maks naszych możliwości to Full HD? Nic straconego, bowiem One X renderuje obraz w 4K, a potem skaluje na przykład do naszego 1080p. Dzięki temu mamy mniej poszarpanych krawędzi, czyli eliminowany jest efekt aliasingu. W skrócie i tak lepiej, ale czy z wielką siłą przychodzi również wielki hałas? Otóż nie. Miałem przyjemność korzystania z konsoli przez prawie 2 tygodnie i przez cały ten czas konsola stała niedaleko mnie na wyciągnięcie ręki i wentylatory bardzo rzadko wchodziły na słyszalny poziom, a i to trwało tylko moment. Kolejną zaletą dla graczy może być wsteczna kompatybilność z grami Xbox oraz Xbox 360, przez co biblioteka gier może stać się naprawdę imponująca. Dodatkowo w przypadku coraz większej ilości tytułów mamy funkcję crossplay, w której możemy grać z osobami na PC-tach i Nintendo Switch. No i na koniec najważniejsze pytanie. Czy warto? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Ale jeżeli nie posiadacie żadnej konsoli obecnej generacji, ani dobrego peceta, to Xbox One X jest najlepszą opcją do wyciągnięcia z gier najlepszej grafiki i szczegółowości przy najniższej cenie. To by było na tyle. Dzięki za Wasz czas. Cześć!